Tęskniłem za kilkoma rzeczami, jeśli chodzi o ten kanał, a jedną z nich są właśnie takie małe, w teorii bezsensowne sety. No i dziś z jednym z nich się z takim spotkamy. Sprawdzimy, czy to w ogóle ma sens, czy takie kilka elementów na krzyż udające, że czymś jest w ogóle bawialne, więc... Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś widzicie, otwarli mi w mieście Teddy. Otwarli Deals, Teddy, kilka innych sklepów. I między innymi w Teddy było kilka rodzajów klocków i tutaj również coś takiego za 1 euro, czyli bodaj 5 zł. W teorii bezsensowne zestawy, no bo spójrzmy. No, busz szkolny bez okien? Ja bym się do niego bał wsiąść. Zamiatarka plaży? Czy study do dołu, no, które raczej zbyt poślizgowe na tym piachu nie są? Niby parasoleczka, słoneczko, żebyśmy wiedzieli, że to wakacyjne klimaty. Czy będzie plaża? Czy będzie Waikiki? Wątpię. W teorii te sety raczej są, wiecie, takimi szybkimi zapychaczami. Kupić, zdać tam jakiemuś wnuczkowi, komukolwiek, a niech się pobawi 5 minut i wyrzuci. Ja jestem czysty, bo niemalże czegoś nie przyniosłem, a dzieciak chwilę się pobawi, a zanim się skończy bawić, to już nie ma w domu, także wszyscy zadowoleni, win-win. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Jakie mieliśmy tutaj opcje? Oto proszę bardzo. Takie autko, mówisz, busz szkolny bez okien, ale doceniam oczywiście rozwiązanie pod tytułem kubek zamiast lusterka. Tutaj jakaś zamiatarka. Ja mam to, jak widzicie, tutaj było zaznaczane. Wbrew pozorom nie ma tu najwięcej elementów, a powinienem takie setek na elementy kupować, no ale oj tam. Bardzo dziwna łódka, no i jeszcze taki traktor. Ojej, tu trzeba nożyczki. A damy radę bez, moi drodzy. Jak to wygląda? Jak to się je? Czy po latach coś się tu zmieniło? Mamy i woreczek, potwierdza się, tak jest. Czy mamy tu? Nie no, musi być jakaś instrukcja. Jak to w ogóle wygląda w Teddy? 5 zł dzisiaj to już nie jest wygórowana kwota, wiecie, takie pieniądze też już płaciliśmy kilka lat temu za podobne zestawy, więc tak jak mówię, nie jest to ten. Instrukcja, no tutaj już klasyczny Chińczyk i to bardzo zły Chińczyk, to tragiczny Chińczyk. Ajajaj! Co się dzieje w ogóle? Ajajaj, moi drodzy, nie wiem, co to widzicie, ja już to widzę. W sensie, albo nie widzę. Widzę, albo nie widzę. Wszystkie kary na mnie idą. Czarno-biała instrukcja w przypadku kolorowych klocków. Rany klockockie. Ogromny, naprawdę ogromny minus. Weźcie to teraz, dajcie pięciolatkowi. Co będziemy robić? Mamy tu w ogóle wiek napisany na okładce? Chyba nie mamy żadnego, chociaż powinien też być, by the way, nie ma żadnej wskazówki. No może to są, wiecie, takie klocki typu dla uber mądrych, 19+, no 29+, no bo poniekąd musimy sobie rozłożyć te wszystkie elementy. Okej, jakby to odwrócić, wiecie, teraz tabelę i wyobraźcie sobie, że może to jest celowy zabieg, może to celowa gra na logikę. Wiecie, musisz rozłożyć klocki, kapnąć się, które, co i jak je rozłożyć, Być może Teddy chciał stworzyć zabawkę dla uber mądrych dzieciaków. No kto wie, ja niestety śmiem w tym momencie wątpić, bo jeżeli nam się powtarzają te dwa elementy, no okej, możemy tutaj sobie, wiecie, poznawać, że no ten ciemniejszy, ten jaśniejszy, ale myślę, że nie o to chodzi w tej zabawce. Sama instrukcja jest też po prostu mała, jest też po prostu mało czytelna co do zasady i te kolory naprawdę by nam tutaj pomogły. Tutaj w ogóle akurat mamy instrukcję złożenia czegoś innego, większego z tych wszystkich modeli, ale sorry, ja nie jestem zachęcony do budowania większości z tych modeli. Okej, jeżeli to jest to, że z tego modelu możemy też budować, to też bym mógł to docenić na co dzień, normalnie, ale tak jak mówię, przez ten brak tutaj kolorów, no spójrzcie, tu praktycznie, no nie idzie. Nie widzę tego jako zagadki logicznej. Słuchajcie, no ja to mimo wszystko spróbuję teraz dla was złożyć, ale no... Serio. No i moi mili, mamy już złożony tutaj ten model i jak mam być z wami szczery, czy w ogóle to fajne? No niestety średnio. Tak średnio. Okej, po kolei. Czy składało się to źle? Raczej nie. Składało się to w miarę prosto, nie było tu większych problemów, wiecie, z jakimś szczepieniem. Do końca mi te koła chodzą, ale to może być, że...
jeszcze są nie do końca dobrze nałożone, ale właśnie to też nie jest oczywiście dobry znak. No, coś mi tu w tych kołach też nie do końca jednak gra. Czy widły się ruszają? No niby by mogły, ale powiedzmy, no nie, no tak średnio, no ale powiedzmy okej. Tak jak mówię, no tutaj głównie składałem na czuja i dużo prościej było mi to szczerze złożyć patrząc na to opakowanie, po prostu bez instrukcji, niż patrzeć na instrukcję, bo dużo domysłów, te kolory no, dla niej ni chuchu nie są tu odzwierciedlone. I kurczę, mega szkoda, bo wiecie, no nie powiem, że są klocki, które oczywiście nasze życie by odmieniły. Tutaj buildu też nie ma co do zasady za bardzo sensu omawiać. Mówię, to jest prosty zapychacz, dać komuś i uciekać, zanim się kapnie, że to brzydki i tak dalej. A później te klocki gdzieś lądują w ciemnym kącie. Oczywiście do jakiegoś mocka może użyte będą, ale raczej nie, więc one życia do naszego nie odmieniają. Co najmniej, że jako kupa kloca gdzieś tam, mówię, do wsparcia i tyle. Nie rozlatuje się to w łapach i to jest na plus. Mimo wszystko, jak tam pewną momencie zrobiłem, bo musiałem rozszczepić, rozszczepia się nawet teraz, widzicie, wam to robię na waszych oczach w miarę okej. Tutaj faktycznie nie ma większych problemów, nawet palcami sobie to rozszczepiamy, ale trzyma się na tyle solidnie, że nie rozpada nam się to w łapach, więc powiedzmy tutaj jakość tych elementów jest okej. Niestety jakość instrukcji jest czymś, co dla mnie mocno te klocki przekreśla. Super, że był zrobiony pomysł, żeby była alternatywa. Wiecie, ja uwielbiam alternatywy. Dla mnie tym są klocki, żeby coś z nich zbudować innego. Super, że mamy model duży, jak kupimy już wszystkie, okej. Może ktoś by się połasił wydać 40 zł na wszystkie te modele i zbudować duży. Może tak, może nie. Tego już nie oceniam. Natomiast faktycznie katastrofalna decyzja, by instrukcja była w kolorze czarno-białym, dla mnie to przekreśla całkowicie. Serio, mi się dużo prościej budowało tu, z domysłu, niż z samej instrukcji. I przypuszczam, że nie jeden dzieciak odbiłby się od tych klocków, rzucając nimi dosłownie o ścianę, krzycząc, że ciocia, tego się przecież nie da zbudować, to jest dziadostwo, to leży i kwiczy i by w tym momencie już dosłownie leżało i kwiczało z narożnika pokoju. Szkoda, szkoda. Bo tak jak mówię, oczywiście nie wystawimy temu jakiejś dużej oceny, ale nazwałbym to miły zapychacz, fajnie, można kupić od święta 6 na 10, ale z powodu instrukcji, no niestety ocena będzie krytyczna. Przy czym same klocki mają naprawdę dobrą jakość. Powiedziałbym szczerze, 7 na 10 absolutnie, ale przez właśnie ten marketing, przez właśnie tego typu błędy, niestety moja ocena bardziej zbliżyłaby się do 5, może nawet 4 na 10. No bo wiecie, w klockach chodzi o to, żeby je mieć, zbudować i się nimi bawić. Tu się możemy bawić, ale najpierw musimy to zbudować. A to nie jest takie proste z takiej instrukcji. No i tyle, moi drodzy. Czy to koniec klocków? Wtedy raczej wątpię, bo tym bardziej nabrałem teraz smaka, by potestować jakieś inne klocki. Zobaczyć, czy inne mają się lepiej. Czy może jakbym dodał te 2 złote i kupił droższy zestaw jakiś, to byłoby lepiej? No, będziemy to na pewno testować. A wy bądźcie ze mną, by testować to wraz ze mną. Dzięki, że byliście. Bye!